Siema. Jednak bucik całą drogę. Ale dobrze włączyłem GPS-a, bo kurde, nie w tą stronę poszedłem. Na Czarny Dunajec albo do centrum. Ja poszedłem na centrum, bo myślałem, że to tam. Ale tak myślę, odpalę GPS-a, nie będę takim hardkorem, nie? I lecimy w dobrą stronę. Za 5 kilosów mam pierwszą siłownię, a właściwie tą docelową, do której tutaj zamierzałem się zapisać, zanim tu jeszcze przyjechałem. No i generalnie malownicze widoki, także raczej nie narzekam na tą podróż, że jest z buta, bo sobie tutaj popatrzę, wam trochę pokażę. I co? I lecimy. Byle w dobrą stronę. Pięknie jest. Jednak trzeba było iść na centrum. Autentycznie. Chyba jedyna osoba, która potrafi się zgubić z GPS-em, to ja. Nie no, odpalam tego GPS-a i on mi nagle pokazuje, żebym zawrócił. No to zawracam. No i tak myślę, spojrzę jeszcze raz w razie czego, no. No i jednak zawróć, no. I generalnie ja mam 5 km do tej siłowni. Jeszcze. I już tak 15 minut jest te 5 km do tej siłowni. Dobra rozgrzewka będzie. Lecimy. Znalazłem siłownię. Jest gdzieś tam. Nie pokazywałem zbyt dużo, bo nic nie było takiego ciekawego tak naprawdę. Ludzie się zjeżdżają teraz do Zakopca. Sporo już ich jest. Zobaczymy jak na siłce. Zaraz się widzimy. Ale dzielnia, patrzcie. Robimy z chłopakami tutaj na siłowni dobry trening. Będą chłopaczki robić plecy, ale nie chcą, wiecie. Chcą zachować anonimowość, także tutaj tylko koszulkę nagrywam. Co masz na tej koszulce, byku? Sam nie wiem. Ale wyjście do ciebie. Pozwolisz, byku? Lecisz. Elegancko. Po treningu. Cyk. Siłownia, spoko. Szatnia wygląda tak. Cyk. Sprzęt taki jak chciałem, także czegoś chcieć więcej. Hop, możliwe, że tu wrócę. Tu jest parking, bardzo fajnie. I widoczki. Widoczki przede wszystkim. Ja bym tutaj ławeczki postawił, elegancko na dworze mógł ćwiczyć. No i lecimy. Czeka nas spacer, prawdopodobnie 7 kilosów. Znowu chyba, że na jakiegoś busa trafię. Czy kardio będzie dobre. Wracam z siłki. Lecę ogólnie taką kozaczek drogą, że jakbym nie ujechał furką, no to by było jeszcze lepiej, wiadomo. Ale nie, no z buta trzeba iść. Oczywiście na słuchawach. Prawilna muzyczka, jedyna prawilna. A tak to się przedstawia. Muszę się tutaj nieźle wyróżniać. Patrzcie, jaki wąski chodnik. Siema. Siema, siema. Ej, jednak nie żałuję, że nie pojechałem furką, wiecie? Kurczę, patrzcie, strumyczek. I przysłuchajcie się, jak to... O, nawet zejdziemy, teraz bo jest jakieś zejście. Patrzcie. Patrzcie, jakie kurdol rzeczy. Trochę brudno, bo ludzie, wiadomo, nie są nieskazitelni. Ale takie miejsce, jakby zaraz miał mi jakiś niedźwiedź wyskoczyć. Dobra, idziemy stąd. Bo ja tu nie chcę niedźwiedzia spotkać. Wiesz jak jest? Sam jestem niedźwiedź dobry. Idziemy. No i generalnie spoko. Z GPS-em się zakumplowałem. Dobrze mnie tutaj fajnie prowadzi takimi właśnie dróżkami jakimiś pobocznymi, żeby było jak najkrócej. I przy okazji malowniczo i można powiedzieć tak bajecznie w niektórych miejscach. Bajecznie. Jesteśmy na miejscu. Niemalże. Moje nogi już płaczą, ale ja się nie użalam, wariacie. Ja lecę dalej. Jeszcze mógłbym jeden taki trening zrobić, wiesz o co chodzi. Wiesz o co chodzi, mordo. No idę pod prysznic.
I nie wiem, czy coś dziś jeszcze nagram. Witam w kolejnym poranku, a zaczyna się on właśnie tak. Kawka i klimatyczny widoczek. Jaki plan na dzisiaj, moi drodzy? Dzisiaj lecimy na kolejną siłownię w Zakopanem. Będziemy testować, zobaczymy, czy się spodoba bardziej niż wczorajsza. Wczorajsza była bardzo spoko. Dzisiaj zobaczymy kolejną. I w końcu może na którąś się zdecydujemy na dłuższą metę. Tymczasem pobudka, wasze zdróweczko, kawka. Pozwólcie mi się chwileczkę tutaj podelektować, a podelektujcie się ze mną. Jak pijesz kawkę teraz, mordeczko, to twoje zdrówko. Delektować oczywiście mam na myśli klimatem. Niesamowity jest. Doszło mi jeszcze takie przemyślenie podczas picia tej kawusi. To się z wami tutaj podzielę. Myślę, że w dzisiejszych czasach ludzie mega nie potrafią odpoczywać i jak ktoś jest przebodźcowany na przykład codzienną pracą i ogólnie taką codzienną rutyną, moim zdaniem fajnie jest odpoczywać w naturze i to chyba działa na większość osób z tego względu, że po prostu uciekamy wtedy do takiego miejsca, z którego jesteśmy, można powiedzieć, zrodzeni, czyli najbardziej jesteśmy do niego przywiązani. Natura była z nami od zawsze, dlatego też myślę, że w jej otoczeniu najbardziej jesteśmy w stanie odpocząć. No i zobaczcie, jak tutaj nie odpocząć, no. Śpiew ptaków, niesamowita sprawa. Kawka spita, lecimy właśnie na siłeczkę, zobaczcie, jak to tutaj wygląda, bo już jestem pod. Ops. Tak jest, tak jest. Już nie mogę doczekać. Tak to się przedstawia mordunie. Cyk, szafeczki. Szafeczka numer 14 zalokowana przez Jakuba. Chlorem trochę tutaj zajeżdża generalnie, bo akwaparka obok, ale to chyba normalne. No i lecimy, lecimy na pompkę lekką. Plecki dzisiaj. Koniec treningu, tak wygląda miejsce. Elegancko, idziemy do szatni. Ubraneczka. No dokładnie. Kurde, nie wiem, czy coś tam widać. Plecy, bo dzisiaj pull. Także my już po treningu lecimy. W sumie nie wiem, gdzie teraz lecimy. To będzie niespodzianka, którą w sumie zobaczycie za chwilę. W drodze do domku rundeczka. Po klubóweczka, żeby pokazać wam mniej więcej, co tu się teraz dzieje. Jest koniec czerwca, ludzi coraz więcej się zjeżdża. Myślę, że ten sezon będzie obfity z tego względu, że ludzie, no nie tylko za granicę ciągnie ludzi, ale także myślę, że też w Polskę po tym całym zamknięciu. Także wszyscy z wakacji jak najbardziej będą korzystać, nawet z Zakopsu. I teraz zostawiam was przez chwilę, żebyście zobaczyli sobie tutaj, jak to mniej więcej się odbywa, jaki tu jest gwar. No, zostawiam was z gwarem na chwilę, żebyście mniej więcej się poczuli, jakbyście tutaj byli. Lecę z moim szczęściem. Znowu nie zdążyłem na busika, myślałem, że sobie dzisiaj podjadę. Ale godzinkę muszę czekać, oczywiście następnego, także czeka mnie spacerek, więc sobie przycupnę, bo w sumie nogi mnie bolą już po wczoraj, dzisiaj też trochę przeszedłem, więc chwilę posiedzimy. Torba treningowa i zakupki, wpadłem jeszcze do sklepu tutaj od chłopaków z Warszawki, energetyczek, zobaczymy, co tam zmontowali. Déjà vu, co mordeczki? Siema! O tak! A chodzi tu o to, że dzisiaj znowu wracam, znowu z siłowni, znowu tą samą drogą. I powiem wam, że kręcę takie kardio, że na siłowni, na tych steperkach to nikt takiego nie kręci, jak ja tu kręcę. Tutaj są ścieżki w ogóle inne niż w innych częściach Polski. Idziesz pod górę z kilometr, a później nagle taki spadek. No i idąc buta, to musisz hamować. Wiadomo, i jakby no, znaczy można się rozpędzić w sumie, no ale to jest wtedy już bieg. Co ja gadam w ogóle? Nieważne. Chodzi mi tutaj o to, że ścieżki są górzyste.
i właśnie teraz mam spory kawałek pod górę, dlatego też nie wiem co, nie mam feny, lecę dalej. Siema!